Super, to jeszcze raz wszystkich Państwa witam na prezentacji programu Agrofortis, programu, który jest naszą autorską, że tak powiem, własnością firmy Trineo. Program, drodzy Państwo, powstał w 2011 roku i od tego czasu do dzisiaj udało nam się przekazać w ręce naszych klientów ponad 650 hektarów nieruchomości. Stworzyliśmy metodę pozyskiwania nieruchomości niespotykaną do tej pory na rynku i taką, która wprowadza innowacyjny sposób na nabywanie nieruchomości. O celach nabywania tych nieruchomości za chwilę sobie opowiemy, jak również o szczegółach tego, w jaki sposób nasi klienci nabywają. Dość powiedzieć, że w ciągu 8 lat 650 hektarów już jest wynik, który pokazuje, drodzy Państwo, że jest to produkt i usługa, produkt, który po pierwsze ludzie uznali, że jest im potrzebny, po drugie sposób, w jaki go nabywają, jest dla nich przyjazny. W tej chwili codziennie praktycznie zawieramy jakieś nowe umowy z klientami. Nie mamy takiego rakietowego startu, jak mają firmy, które chcą być bardzo kolorowe na rynku. My działamy na bazie relacji. Naszym jedynym kanałem dystrybucyjnym są nasi klienci. W związku z czym my powoli, ale cały czas do przodu, od 8 lat budujemy wolumen sprzedaży w postaci klientów, z którymi nawiązujemy relacje i z którymi staramy się, jak najlepiej tylko potrafimy, współpracować. Tak to wygląda. Dlaczego program Agrofortis może być przydatny czy potrzebny, czy jest czymś, o czym ludzie stwierdzili, że jest to coś pozytywnego dla nas? Dlatego, że program opiera się o posiadanie ziemi, o posiadanie nieruchomości. I ziemia jako taka, tak de facto nie jest nam potrzebna. Nie jest ani wam, ani mnie potrzebna do tego, żeby codziennie funkcjonować, bo przecież na co dzień zajmujecie się radośnie swoimi sprawami, zarabiacie pieniądze, prowadzicie aktywność, prowadzicie działalność, a nagle okazuje się, że dostajecie taką informację, że można w bardzo łagodny sposób wejść na rynek nieruchomości i kupować ziemię. Dlaczego ludzie kupują ziemię? Przede wszystkim ziemia ma bardzo dobry odbiór społeczny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to nikt jakby nie pogardziłby posiadaniem swojego własnego kawałka ziemi. I oczywiście te motywacje, te odpowiedzi są za każdym razem różne, ale w większości, jakby gdybyśmy poszukiwali wspólnego mianownika, to większość ludzi mówi, niech sobie leży, niech sobie rośnie na wartości, niech sobie, mówiąc w cudzysłowie, pracuje. I to jest bardzo ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że ziemia jako ziemia jest bodajże jedynym aktywem trwałym, które jest kompletnie ograniczone. I wszystkie inne elementy rynku nieruchomości na przykład można przebudowywać, odtwarzać, robić, przetwarzać i tak dalej, zmieniać, a tego się nie da zrobić. Złota można dużo wydobywać, diamentów można wydobywać, dzieł sztuki może przybywać na przykład, czy whisky, którą się traktuje jako inwestycje w środek trwały, chociaż czy trwały, jeżeli chodzi o whisky, to nie zawsze. Dobrze, ale ziemia jest taką jakby ponadczasową wartością. O ziemię się zawsze bito, ziemia była zawsze czymś, co się zdobywało. Posiadanie własnego kawałka ziemi było czymś, takim celem życiowym, do którego ludzie przez całe stulecia dążyli. Gdybyśmy zobaczyli na to od tej strony takiej inwestycyjnej, no to ziemia jest znakomitym aktywem trwałym, jest wdzięcznym dla nas inwestorów, dlatego że w ogóle nie wymaga od nas jakiejkolwiek interakcji. Po prostu kupujesz i masz. I ona jest w tle twojego życia, gdzieś tam. Jeżeli oczywiście nie chcecie się nim tą ziemią specjalnie zajmować. Ale nabywasz ziemię, ona sobie leży, nikt jej nie ukradnie, nikt jej nie przeniesie, nikt jej nie zniszczy i ona sobie po prostu jest.
Praprzyczyną wzrostu wartości, nieustającego wzrostu wartości Ziemi jest jeden, moim zdaniem, taki jeden, ale taki bardzo, bardzo konkretny argument, który za tym przemawia, a mianowicie taki, że przybywa ludzi na świecie, nie przybywa Ziemi. Dla mnie to już jest jakby na tym etapie największy powód do tego, żeby mieć swój kawałek Ziemi. Z dwóch, dlatego że kupując Ziemię, wchodzi się do bardzo ekskluzywnego, elitarnego klubu posiadaczy naszej planety, bo w końcu ile jest ludzi na świecie, którzy mogą się pochwalić tym, że mają na własność Ziemię? Trochę ich jest, ale w odniesieniu do całej populacji to jest to naprawdę niewielki procent. I z drugiej strony posiadanie tej Ziemi w określonym horyzoncie czasowym przynosi nam bardzo konkretne, wymierne korzyści. A powiem wam, że od 2008 roku do 2014, taką mieliśmy statystykę, to było 331%, tylko dlatego, że ją miałeś. Tylko dlatego, że ta Ziemia była w rękach kogoś, ona sobie wzrosła trzykrotnie na wartości. I co jest ciekawe, że po 5 latach posiadania, przy odsprzedaży, nie płaci się w sposób legalny podatku dochodowego. Także jest to również ochrona przed nadmiernym opodatkowaniem. To jest jedna funkcja takiego ziemi, na którą patrzymy jak na aktywo, tak jakbyśmy patrzyli na lokatę bankową. Przychodzimy do banku, mówimy, chcę położyć 100 tysięcy na koncie, co ja z tego będę mieć przez następne 10 lat. Tak samo kupujemy ziemię, nie chcemy się nią zajmować, chcemy ją mieć w swoim portfelu. Ona sobie jest, gdziekolwiek byście nie byli, czy mieszkacie w Anglii, w Polsce, w Kanadzie, czy mieszkacie w Czechach, macie ziemię na Warmii i Mazurach i ona sobie po prostu leży. To jest wasze aktywo. Okej. Okay. Sam upływ czasu jest tutaj znakomitym powodem do tego, żeby wzrastało na wartości właśnie z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, że ziemi nie przybywa, a ludzi będzie przybywać. Zmienia się struktura świata, zmienia się bardzo wiele. Ta ziemia będzie jeszcze bardziej potrzebna w nadchodzących latach, dlatego że wszystko się chce albo rozwijać, albo przetrwać. I do wszystkiego tego jest ta ziemia niezbędna. W związku z tym będzie zawsze towarem deficytowym, zawsze będzie poszukiwanym, zawsze będzie poszukiwanym aktywem przez rynek. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Warto się nad tym parę chwil pozastanawiać, co zmieniłoby ziemia w waszym portfelu. Czy chcielibyście mieć w swoim portfelu swój własny kawałek naszej błękitnej planety. Jaka jest definicja programu Agrofortis? W jaki sposób klienci i co nabywają w tym naszym programie, którym się tak bardzo mocno chwalimy? Definicja jest bardzo prosta. Kupowanie niezabudowanych gruntów rolnych jako lokaty w aktywo trwałe w formie ratalnej z aktem własności. Tutaj pojawia się kilka takich ciekawych kwestii. Po pierwsze, niezabudowany grunt rolny. Niezabudowany grunt rolny, drodzy Państwo, to jest najbardziej pierwotna forma występowania nieruchomości. Za chwilę się to okaże, ale ja powiem Wam, że my nie sprzedajemy gruntów ornych czy gruntów pod uprawę, tylko niezabudowane grunty rolne, które są nieużytkami do celów produkcji rolnej. I to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że dość często spotykam się z takim stwierdzeniem, no to jak kupuję grunt rolny, to co, już nic tam nie mogę zrobić? Oczywiście są pewne ograniczenia związane z nieruchomościami, które są w odpowiednich klasach, o tym za chwilę opowiem, ale też są takie niezabudowane grunty rolne, które już nie są do uprawy, a jeszcze nie są budowlane. Ponieważ w polskiej nomenklaturze nie ma czegoś pomiędzy, w związku z tym to dalej nazywa się niezabudowane grunty rolne, ale mówi się o tym nieużytki. Nieużytki tylko i wyłącznie w kontekście produkcji rolnej, czyli wydajności z hektara, uprawy czy hodowli. I takie nieruchomości, jeżeli spełniają jeszcze kilka innych warunków, są świetnym materiałem na inwestycje. Czyli nasi klienci, a myślę, że około 80% naszych klientów, to są klienci, którzy kupują i zapominają. Kupują i mają. I ona sobie leży, ta ziemia, bo czy my przyjdziemy, będziemy żyć, umrzemy i tak dalej, ta ziemia dalej będzie. Ona dalej będzie funkcjonować. Oni po prostu ją mają i żyją z tą świadomością, że mają swój własny kawałek planety. Czyli jest to aktywo trwałe. Co się wiąże z tym, że się posiada aktywo trwałe? Wiąże się to
z minimalizacją ryzyka utraty, co jest bardzo ciekawe. To ryzyko zawsze istnieje przy czymkolwiek. Przy wyjściu z domu istnieje ryzyko. Ale fajnie jest, jak zwracam uwagę na to, że minimalizujemy. Jeżeli spojrzymy na historię, to nieruchomości w Polsce od 1945 roku, ani razu rok do roku nie potaniały. Oczywiście były różne skale wzrostu, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę różne lata, jednakże nigdy nie spadły poniżej w takim ujęciu globalnym, biorąc pod uwagę nasz kraj. I to jest bardzo ciekawe, że zawsze rosną wyżej niż nawisy inflacyjne. To daje też dla nas takie spojrzenie na kupowanie ziemi jak na skarbonkę, czyli kupujemy nieruchomość i ona trzyma tą wartość przez lata zawsze powyżej tej inflacji, w związku z czym utrzymuje nam również wartość pieniądza w czasie. I to jest też bardzo znakomity powód do tego, żeby kupić ziemię i traktować ją jak skarbonkę. Przejdźmy może do tej formy ratalnej. Tutaj oczywiście w sposób naturalny może się to kojarzyć z systemem bankowym, dlatego że słowo raty jest synonimem systemu bankowego we współczesnych czasach. Jednakże my sprzedajemy na raty, ale bez udziału jakiejkolwiek instytucji finansowej, ponieważ jesteśmy właścicielami wszystkich zasobów, które posiadamy w sprzedaży. My jako właściciele sami zdecydowaliśmy, w jakiej formie klienci będą nam płacić za tą nieruchomość. Oczywiście przygotowaliśmy do tego odpowiednie aspekty prawne, które zabezpieczają jedną i drugą stronę, bo musicie wiedzieć, że nie ma nic bezpieczniejszego, co chroniłoby wasze ciężko zarobione pieniądze, niż akt własności. Prawo własności jest w całej Unii Europejskiej prawem nadrzędnym, w związku z czym zawsze będzie pierwsze brane pod uwagę w kwestii ochrony majątku danej osoby. Macie przykład roszczeń żydowskich i innych. W związku z czym nie da się bezpiecznie dzisiaj na rynku ulokować swoich pieniędzy. Czyli jesteście chronieni pod każdym względem. My również się chronimy odpowiednimi zapisami w umowie, które chroni nas przed, przed taką działalnością nieuczciwą. I znaleźliśmy takie rozwiązania, które chronią obydwie strony. Mamy specjalnie przygotowane umowy notarialne oraz umowy przedwstępne, w której to w dziale zapłata definiujemy, w jaki sposób klient nam zapłaci za nieruchomość. O tych opcjach ja oczywiście za chwilkę opowiem. I co tu już istotne, z aktem własności. To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, że nie płacicie za obietnicę. Nie płacicie za to, że gdzieś ktoś, kiedyś coś, tylko płacicie za konkretny kawałek nieruchomości, który ma własną księgę wieczystą, ma swoje granice geodezyjne, ma swoją lokalizację, jest ułożony w odpowiednim miejscu, ma swój widok. Jeżeli tam przyjedziecie, to ma swój widok, ma swój dojazd. W związku z czym to nie jest nic wirtualnego, to jest bardzo istotne w przypadku budowania majątku, który będzie wam służył za kilkanaście lat. Bo tak trzeba patrzeć na inwestowanie w ziemię, że to nie jest inwestycja na rok, na dwa, tylko prawdziwe kokosy zbija się wtedy, kiedy się trzyma nieruchomość powyżej 10 lat, kiedy mówimy tutaj o tym inwestowaniu pasywnym, o takim, kiedy nie potrzebujecie korzystać z tej ziemi już zaraz po zakupie, tylko jest ona dla was taką skarbonką, taką lokatą. Jakie parametry przyjmujemy jako my jako sprzedawcy, jako sprzedający, gdzie wy jako klienci moglibyście uznać, że jest to dobry zakup, że jest to zakup, który rokuje określone zyski w jakimś określonym horyzoncie czasowym. My zwracamy uwagę na kilka parametrów, na których, ponieważ my zajmujemy się od końca lat 90. obrotem nieruchomościami gruntowymi i zdobyliśmy, mówiąc w cudzysłowie, gruntowne doświadczenie, jeżeli chodzi o obrót ziemią, to wiemy, co w trawie piszczy i wiemy, którą ziemię kupować i na której się najlepiej zarabia. W związku z tym też tak parametryzujemy ofertę w programie Grofortis, żeby nasi klienci uzyskali również nieruchomość, po której mogliby się spodziewać, że ona przyniesie im zysk w jakimś określonym horyzoncie czasowym. I teraz, jakie to są parametry? Ja powiem o kilku podstawowych, które widać tutaj na tym slajdzie.
Minimalna powierzchnia nabycia zgodna z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego niezabudowanego gruntu rolnego w Polsce może to być minimum 3000 metrów kwadratowych i my tak również dzielimy swoje nieruchomości na takie kawałki po 3000 metrów kwadratowych i stanowią one jednostkę nabycia w programie Agrofortis lub wielokrotność, czyli może to być 1, 2, 3, 10 działek. Klasa nieruchomości jest od 4 do 6, czyli moglibyśmy wrócić tutaj do tego, co powiedziałem na temat przydatności niezabudowanego gruntu rolnego. Otóż te, które są chronione ustawowo, są chronione prawem i które mają z góry przeznaczenie do produkcji rolnej i to jest bardzo ciężko zmienić, to są grunty w klasie 1-3. W klasie 4-6, gdzie 6 jest jakby najgorszą nieruchomością pod kątem produkcji rolnej, 4-6 są traktowane przez ustawodawcę jako nieużytki, w związku z czym dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia takiej nieruchomości. I to jest bardzo istotna kwestia związana z zakupem nieruchomości w programie Agrofortis i warto mieć tą wiedzę, bo bardzo często słyszymy coś, gdzieś dzwoni w jakimś lesie, ludzie mówią, a rolne bym już kupował, ale samo pojęcie niezabudowanego gruntu rolnego jest niezwykle pojemne i niezwykle, że tak powiem, podzielone na różnego rodzaju sektory i tutaj trzeba zwracać uwagę, to jest tak samo jak ktoś by powiedział, a kupujesz samochód, ale dopiero jak się wejdzie w szczegóły, to się dowiaduje, że na przykład, nie wiem, polonezem ciężko jest przewieźć tonę ziemi i wtedy nie kupujesz takiego auta, bo potrzebny ci jest żuk, dla przykładu podaję, nie preferuję tu żadnej marki. Okej. Drugi ważny aspekt, który bierzemy pod uwagę i który będą brać pod uwagę również klienci, którzy od was będą kupować za lat naście tą nieruchomość, to jest dostęp do dróg i mediów. Jeżeli działka jest słabo skomunikowana, to zawsze będzie odrzucana przez potencjalnego nabywcę w pierwszej kolejności. Dopiero następne jakieś inne rzeczy mogłyby o tym zdecydować. My dajemy również w cenie nabycia udział w działce drogowej. Każda nieruchomość jest podzielona, ma swoją działkę drogową i dajemy udział w działce drogowej, gdzie działka drogowa daje dostęp do drogi publicznej. Czyli może być działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, jeżeli jest na skraju osady, lub może być połączenie poprzez drogę wewnętrzną, która jest normalną działką, droga jest to tak zwana działka drogowa, podzielona na udziały i przy nabywaniu nieruchomości nabywacie również udział w działce drogowej, który jest już wliczony w cenę. Trzecia i bardzo istotna kwestia to jest to, gdzie kupujemy. Jeżeli mamy nieruchomość w klasie 4-6, o powierzchni 3000 metrów, czyli 30 arów, gdzie blisko jest prąd, bo to jest jedyne medium, które nie damy sobie rady lokalnie zapewnić. Blisko jest prąd, jest dostęp do drogi publicznej. To ważne jest gdzie, bo to też później przy sprzedaży ludzie będą pytać gdzie, a gdzie, dlaczego ja mam to kupić. I my dbamy o taką rzecz, że to było niedaleko od Olsztyna. Olsztyn jest stolicą Warmii i Mazur, jest miastem wojewódzkim, i jako taki tworzy tak zwaną strefę rażenia urbanizacyjnego, czyli w odległości od 20 do 30 km od Olsztyna ludzie przy rozbudowie infrastruktury, a ta infrastruktura rozwija się teraz w szalonym tempie, ludzie są gotowi przesuwać jakby ten kołnierz zabudowy z samego miasta na tereny podmiejskie, a biorąc pod uwagę, że jest to mega prestiżowy region, że jest to Warmia i Mazury, jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, dodatkowo dochodzi walor sprzedaży nie tylko lokalnym klientom, ale również klientom, którzy będą chcieli posiadać nieruchomość w tak prestiżowym i pięknym i czystym miejscu, gdzie czyste powietrze, czysta woda w dzisiejszych czasach nabierają zupełnie innego wymiaru i powiem wam, że w następnej dziesięciolatce, a już niedługo mamy rok 2020, będzie to parametr, który niesamowicie będzie przyciągał nabywców, ludzi, którzy będą chcieli posiadać być może ostatni raz w historii ludzkości piękny, cudowny, czysty kawałek ziemi położony w fajnym miejscu. Dbamy o to, żeby nieruchomości były obok zbiorników wodnych położone. Ci z Państwa, którzy są naszymi klientami, mogą to potwierdzić,
Dbamy o to, żeby była dużo przyrody i dobra, szybka komunikacja z aglomeracją, bo żyjemy w takich czasach, że ludzie poszukują takiego dualizmu. Z jednej strony chcą mieć czystą, taką pure nature, czystą naturę, dostęp do tego, żeby ptaki latały, zwierzęta biegały, woda była czysta i tak dalej, a z drugiej strony nie chcą się odcinać od dóbr cywilizacyjnych, chcą mieć blisko do kina, do lekarza, do pubu czy do kościoła. I poszukiwanie tego dzisiaj, tego dualizmu jest kluczem do zarabiania pieniędzy na nieruchomościach gruntowych. My staramy się jakby ten warunek w tym przypadku spełniać, a tak to potwierdzają to klienci, którzy u nas nabywają nieruchomości. Czy klienci nabywają nieruchomości jako samotnie porozrzucane wyspy gdzieś tam? Otóż nie. My sprzedajemy nieruchomości, które są zgromadzone w osadach, czyli mamy na przykład 100 hektarów, dzielimy to na działki po 3000 metrów i to jest osada, my ją nazywamy i w tym miejscu zmieniamy strukturę właścicielską danego regionu. W związku z czym, kiedy zmienia się ta struktura właścicielska, pojawia się grupa nowych klientów, wspólnie razem tworzą coś, co my nazywamy nieformalną grupą inwestycyjną, aczkolwiek każdy jest indywidualnym właścicielem, ale co jest istotne, wszyscy mają wspólny cel. Każdy chce podnieść wartość danej okolicy, w związku z czym wychodzimy z logicznego założenia, że nikt nikomu nie będzie tutaj robił, w cudzysłowie mówiąc, pod górę, jeżeli sąsiad będzie chciał na przykład zbudować dom jednorodzinny albo zamienić nieruchomość w ogródek produkujący żywność albo w mikroośrodek wypoczynkowy, dlatego, że przy okazji jego nieruchomość również urośnie na wartości. Co jest jeszcze istotne, że grupa takich właścicieli posiadających daną okolicę ma bardzo realny wpływ na to, co zrobi gmina. Jeżeli przyszedłby jeden człowiek, to jeden człowiek może być zbyty na przykład. Może być takie prawdopodobieństwo, ale jeżeli przyjdzie 20 osób, przyjdzie 30, to wierzcie mi, że w każdej gminie w Polsce lokalny samorządowiec będzie się z tym grubo liczył, dlatego że chce wygrać następne wybory. Także mamy tutaj również, tworzymy ten realny wpływ na lokalną politykę, a co za tym idzie, również tworzymy lokalny wpływ na ceny danych nieruchomości. Tutaj jest istotne również to, o czym Jacek wspomniał, a o czym ja nie chcę dzisiaj tutaj za dużo mówić, że przygotowujemy się jakby do drugiego kroku, do drugiego etapu związanego z rozwojem programu Agrofortis, mianowicie uruchamiamy stowarzyszenie EcoPride, które będzie miało za zadanie organizować możliwość zarabiania aktywnego na posiadanych nieruchomościach, jak również uruchamiamy spółkę, która będzie budować domy i będzie to robić na specjalnych warunkach, ale do tego zorganizujemy specjalne spotkanie również online, jak również 13-15 września będziemy o tym mówić na szkoleniu Profesjonalna sprzedaż programu Agrofortis na stronie trineo.com w zakładce sympozjum. Można się tam zapisać, zapłacić sobie 550 zł, otrzymać 300 zł takiego zwrotu w postaci kuponu inwestycyjnego i przyjechać do nas, żeby od piątku do niedzieli być z nami, być z innymi klientami, być z naszą grupą inwestycyjną, być zarządem firmy i dowiedzieć się wszystkiego, jak można zarabiać na nieruchomościach w Polsce w sposób ekstraordynaryjny, bym tak nazwał, dlatego że sam program Agrofortis jest odmienną formą nabywania nieruchomości i chcemy dać ludziom również równie atrakcyjną sposób na zagospodarowywanie takiej nieruchomości. Ale to jest proces, który w tej chwili trwa, który rozwijamy, przygotowujemy się do tego. Kulminacja będzie właśnie ostatni kwartał tego roku, gdzie to wszystko, że tak powiem, ruszy. Także tutaj polecam jakby się uprzejmej ciekawości waszej, żebyście mogli spojrzeć tam, ewentualnie się zapisać. Jest tam blisko 25 osób zapisanych, a my planowaliśmy szkolenie na 25 osób. Że nie wiem, ile tam jest jeszcze miejsc, ewentualnie można dzwonić do Piotrka Gawłowskiego, mojego wspólnika, który jakby zarządza informacją w kwestii organizacji tego spotkania. Okej,
Gdzie mamy nasze osady, drodzy Państwo? Mamy tutaj taką mapę poglądową Warmii i Mazur i to są te osady, które możecie dzisiaj spotkać w naszych nieruchomościach. Centralne miejsce jest Olsztyn. Wokół Olsztyna są zgromadzone nieruchomości o odległości 20 do 30 km, z wyjątkiem miejscowości Blanki oraz miejscowości Narusa. Dlaczego to jest taka wyjątkowość? Bo oprócz tego, że biorąc pod uwagę charakterystykę regionu, bardzo atrakcyjnym zakupem okazuje się kupowanie nieruchomości również w miejscach, które są atrakcyjnie turystyczne lub mają potencjał zostania atrakcją turystyczną. I zarówno w Blankach, jak i w Narusie mamy nieruchomości, które są, weźmy na przykład Blanki, położone są nad brzegiem jeziora Blanki z dostępem, zbudowaliśmy tam drogę, zrobiliśmy tam plażę. Mamy tam znakomite otoczenie, bo jest przepiękne duże jezioro i miejsce, które jest charakterystyczne turystycznie. Lidzbark Warmiński, który jest kilka kilometrów dalej, jest bardzo ciekawym miejscem historycznym i samo jezioro jest tam olbrzymią atrakcją, przyjeżdża tam dużo na przykład warszawiaków. Drugie miejsce to jest Narusa, to jest cała historia. Narusa to jest miejsce, jak wiecie, czasami używam takiego słowa petarda i to jest rzeczywiście petarda. To jest miejsce, które ma moim zdaniem nieograniczony potencjał wzrostu wartości w ciągu następnych 10 lat. To, co się będzie działo na Zalewem Wiślanym, biorąc pod uwagę schematy inwestycyjne, które się tam szykują, a które szykuje samo państwo, to będzie się tam naprawdę dużo działo. Miejsce jest przepięknie położone. Ci z Państwa, którzy tam byli, być może potwierdzą, jest to miejsce, które jest wyjątkowe na mapie całego naszego kraju. Tutaj mamy jeszcze nieruchomości, tak jak Ramsowo 1, 2, 3. To są miejscowości, które pojawiają się, znaczy miejscowość, która jest zgromadzona przy jeziorze Dobrąg. Przepraszam, bo tak się trochę niegramatycznie wyraziłem, jak to miejscowość może być zgromadzona. Otóż są to nieruchomości, które są położone nad jeziorem Dobrąg w okolicach wsi Ramsowo, przylegają nawet do wsi Ramsowo i tam stamtąd zacznie się ten nasz projekt budowlany. Tam chcemy uruchomić pierwsze zabudowy. Nie będę się zdradzał szczegółów, ale jest to miejsce, które chcemy jako pierwsze aktywnie wspierać w rozbudowie, począwszy od poszerzania kołnierza zabudowy od wsi w stronę jeziora. Mamy miejscowość Barczewko, 9200 metrów od rynku w Olsztynie, to jest bardzo istotne. Miejscowość Skolity, w której chcemy rozwijać aktywnie budowanie ogródków, to się będzie nazywało no roboczo na razie, Trineo Organic Garden, gdzie będziemy produkować wspólnie z naszymi klientami żywność i do tego dokładamy kanał dystrybucji. Stare Kawkowo, miejsce, w którym inwestuje bohema z całej Polski, rzeźbiarze, artyści, malarze, jest bardzo dużo imprez plenerowych, obiektów plenerowych, które jest Dolina Rzeki Pasłęki, jest przepiękne miejsce niż na mapie. Purda to jest miejsce, w którym mamy kilka takich już właściwie komercyjnych działek, bo nawet woda tam już jest doprowadzona, przebiega obok wodociąg przy samej nieruchomości, a obok zaraz przez las mamy swoją siedlisko z naturą, nasze taki ground zero, jeżeli chodzi o wszystkie projekty związane z rozwojem programu Agrofortis. Na 14 hektarach mamy tam gospodarstwo wzorcowe, które w tej chwili jest, licząc w procentach, w jakichś 85% ukończone. Mamy jeszcze Julianowo, ładne działki położone przy jeziorze. Polecam sprawdzić to na stronie mapy.trineo.com. Tam można dostrzec sobie te nasze osady, które mamy w sprzedaży. Mamy również osady, ja tutaj nie pokazuję tego, mam osady, które sprzedajemy za gotówkę. A tutaj chcę pokazać, dlatego że program Agrofortis jest program ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych. Ok. Żeby nas sprawdzić, drodzy Państwo, móc spojrzeć na wszystko to, co mamy od kuchni, zapraszamy na stronę trineo.com do zakładki rejestracji, trzeba wpisać kod rekomendacji, potwierdzić konto mailem, można sobie zacząć przeglądać przez 30 dni zasoby
materiały, które tam zgromadziliśmy, wzory umów, galerie zdjęć, wideo z dronów, prezentacje, różnego rodzaju dokumenty, które są dostępne do tego, żeby można było sobie podjąć decyzję. Jeżeli Wam się to spodoba, to wybieracie swój program. Jest to mega proste, jest to dobrze zorganizowane. Poprzez kilka kroków online jesteście w stanie zawrzeć umowę na zakup nieruchomości, będąc gdziekolwiek na świecie. Później oczywiście przychodzą kwestie techniczne związane z umówieniem notariusza, ale to już jest kwestia jakby po i tutaj my przystosowujemy się do możliwości naszych klientów. 40% portfolio naszych sprzedaży to są nasi klienci, którzy mieszkają na terenach Wielkiej Brytanii i z nimi mamy taki proces już wypracowany od lat, że wybierają sobie nieruchomość, zawierają umowę i umawiamy notariusza wtedy, kiedy oni przyjeżdżają do Polski. Przyjeżdżają albo na święta, albo na wakacje, albo wyznaczają sobie pełnomocnika. Nie ma tutaj jakby pośpiechu. Tu nie ma czegoś takiego, że jak dzisiaj nie kupisz, to już koniec. Absolutnie nie. My jesteśmy cały czas i mamy zamiar być następne 10 tysięcy lat jako firma. W związku z tym nie ma tutaj jakiegoś pośpiechu, ale chcę, żebyście wiedzieli, że zawarcie umowy mrozi cenę, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy w stanie się przystosować jakby do waszego stylu funkcjonowania, że nie musicie rzucać wszystkiego, kredki z rąk nie muszą wypadać i wsiadać w samolot i przylatywać do Polski. Także tutaj na spokojnie, nie ma tutaj żadnej nerwowości. Okay? I opcje. Jak możecie to nabyć? Mamy tutaj cztery opcje. Jeżeli wybierzecie sobie nieruchomość i będziecie przechodzić ten proces online w koncie Trineo przy wyborze nieruchomości, to macie możliwość skorzystania z tych czterech opcji, gdzie przy każdej działce jest określone, w jakiej opcji możecie ją nabyć. Także jeżeli jakaś opcja jest niedostępna przy którejś działce, to po prostu do tej działki nie została uznana przez nas, że może być tak sprzedawana. I mamy tutaj opcje, które są moim zdaniem czytelne, ale je postaram się szybko omówić. Opcja pierwsza to jest wtedy, kiedy decydujecie się na najwyższą gotówkową wpłatę w programie Agrofortis, czyli 1/3 ceny. Ratę na pozostałą część ceny macie 300 zł, czyli to jest warunek brzegowy. Jak to się odbywa w praktyce? Otóż w dokumencie, który nazywamy aktem własności, wpisujemy, że w dniu przeniesienia własności klient wpłaca 30% wartości, to jest wyrażone kwotą. Pozostałą część ceny klient będzie spłacał w ratach po nie mniej niż 300 zł miesięcznie lub nie mniej niż 60 funtów miesięcznie, bo zawieramy również umowy w funtach, gdzie nasi klienci nie tracą na różnicach kursowych, tak? I płacą do angielskiego banku ratę. I tu jest klucz do zrozumienia jakby całej istoty całego naszego programu. Otóż pozostała część ceny może być przez Was spłacana albo po te 300 zł, i to jest wtedy umowa zawarta na ileś naście lat, albo możecie sobie spłacać szybciej, albo na przykład, ponieważ jesteście właścicielami, Wy decydujecie. My chcemy tylko tego warunku brzegowego. Albo możecie na przykład za 2-3 lata sprzedać taką nieruchomość. Znajdziecie klient, czy za 5, czy za 8 lat znajdzie się klient i wy sprzedajecie, to wtedy nam tylko oddajecie tą różnicę, która została wam do spłaty, a resztę sobie zabieracie. Także wy decydujecie o wszystkim. My mamy zapis, drobny zapis w umowie, w jaki sposób wam płacicie za tą nieruchomość. Oczywiście macie akt własności i w opcji pierwszej za to, że zdecydujecie się na 30% wpłaty, czyli jest to aż 1/3 wartości nieruchomości, dajemy Wam rabat 10%, dlatego że to obniża nasze ryzyko, że nie zapłacicie nam za nieruchomość. Jakby idąc tym kluczem, tą logiką, poszczególne opcje jakby są również w tym kierunku. Czyli w opcji drugiej jest niższe zaangażowanie finansowe, ale wyższy warunek brzegowy. Mamy 15%, 600 zł lub 120 funtów. Mamy również akt własności i ponieważ o połowę niższe jest zaangażowanie finansowe, to również ten rabat, który przyznajemy, jest o połowę niższy, jest to 5%. W opcji trzeciej, która jest dzisiaj najpopularniejszą formą nabywania
Wprowadziliśmy ją 3 lata temu bodajże eksperymentalnie, żeby sprawdzić, jak rynek jakby zareaguje. A coś takiego dzisiaj jest główną opcją, w której klienci kupują nasze nieruchomości, dlatego że ona najmniej angażuje wasze pieniądze, a macie już akt własności. Czyli ta dźwignia finansowa jest tutaj maksymalnie rozwarta przy maksymalizacji bezpieczeństwa dla was. Czyli wpłacacie 6 tysięcy złotych lub 1200 funtów w dniu przeniesienia własności. Później macie ratę na poziomie 500 zł, czyli ten warunek brzegowy i oczywiście akt własności. Jest jeszcze opcja czwarta, od której sporo klientów zaczyna, zanim na przykład dojdzie do opcji trzeciej, czy dojdzie do opcji drugiej. Zwłaszcza klienci, którzy są dalej położeni, to wybierają sobie nieruchomość po to, żeby jakby zamrozić jej cenę i zaczynają swoją przygodę z programem Agrofortis od 60 funtów, czy tam od 300 zł i płacą sobie. My zawieramy umowę przedwstępną, czyli jest to w kodeksie cywilnym forma zobowiązująca, czyli my zobowiązujemy się wam sprzedać w określonym momencie tą nieruchomość, przenieść własność, a wy zobowiązujecie się, że ją w tym odpowiednim momencie nabędziecie na warunkach określonych również w tej umowie. I na przykład płacicie sobie po 300 zł miesięcznie, po 20 miesiącach macie 6 tysięcy spłaconej tej działki, i mówicie sobie, o, spełnia mi to warunek opcji trzeciej i możecie przejść na tą, upgrade'ować sobie tą umowę na opcję trzecią i już wtedy zażądać aktu własności. Bo jeżeli byście chcieli na upartego iść do samego końca opcją czwartą, to jak dojdziecie do opcji pierwszej, będziemy już wtedy, w cudzysłowie mówiąc, żądać od tego, żebyście przenieśli własność na siebie. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. Na koniec mała taka dygresja, na koniec tej części oficjalnej. Każdy człowiek ma w życiu dwa najważniejsze dni. To dzień, w którym się urodziliście i dzień, w którym odkryliście po co. Czasami ten dzień po co jest dzień przed śmiercią. Czasami się szybko to odkrywa. Z mojej strony powiem wam tak, warto budować majątek, dlatego że nigdy nie wiesz, kiedy on ci się przyda. Jak również warto poszukiwać sensu i celu swojego życia. I dużo łatwiej się tego sensu i celu życia poszukuje i eksperymentuje ze swoim życiem, co w dzisiejszych czasach jest nietrudne, takie eksperymentowanie, kiedy na backstage'u, z tyłu za tobą, jest coś, o co możesz się oprzeć. I taka jest jakby idea fixe całego tego programu, który tutaj Państwu zaprezentowałem. To jest tyle, moi drodzy, z mojej strony. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać.